Nazywam się Tomek Ciesielski i jestem performerem, tancerzem, choreografem, badaczem tańca. Krótko mówiąc, zajmuję się tańcem. Do Łęchnicy trafiłem przez wniosek, po prostu ogłoszenie Centrum Edukacji Obywatelskiej o poszukiwaniu artystów, którzy chcieliby zaangażować się w projekt w mniejszych miejscowościach. No i zgłosiłem się do programu, zostałem wybrany i to był pierwszy raz, kiedy usłyszałem, że coś takiego jak Łęchnica istnieje. Łęchnica jest miejscowością przygraniczną, graniczymy z Niemcami, także głównymi klientami tutaj, jeżeli chodzi o bazar, jeżeli chodzi o turystykę z obcego kraju, to są właśnie głównie Niemcy, potem przyjeżdżają Czesi, oczywiście mamy tych naszych Bułgarów, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy. Nazywam się Julita Jamzasik, mieszkam w Łęchnicy od urodzenia. Pracuję tutaj w szkole, mam wychowawstwo w 5. klasie i właśnie z 5. klasą realizujemy ten projekt. Zastałem dzieci, które oczywiście mają swoje jakieś małe kompleksy, ale są bardzo otwarte, są bardzo szybkie, są bardzo ekspresywne i więcej wysiłku trzeba było włożyć w to, żeby jakoś znaleźć wspólny język i wspólny spokój współpracy, niż żeby z nich wyciągać. No i razem z Julitą założyliśmy, że przez te dwa spotkania z dziećmi, jedno spotkanie wcześniejsze, spróbujemy właśnie dać im szansę z jednej strony otworzyć się, znaleźć jakieś nowe sposoby wyrażania swoich emocji czy swoich problemów, no a z drugiej strony pozwolić im zgrać się jako klasa, bo to jest klasa, w której są osoby przyjezdne, no i jest też trójka Bułgarów. Na warsztatach działo się po prostu mnóstwo rzeczy. To był żywioł. Trening taki ogólnorozwojowy, oparty o technikę tańca współczesnego i o teatr tańca współczesnego. Także dzieci mogły podziałać ze swoim ciałem, zastanowić się właśnie, gdzie jest ta głowa, gdzie są te ręce, gdzie są te nogi, jak w ogóle zbudowane jest ich ciało. Wszystkie więc działania, które robiliśmy, zmierzały ku temu, żeby oni się razem bawili, żeby uczyli się wrażliwości, żeby uczyli się uważności na siebie, słuchania siebie i tak dalej. Te warsztaty dały im bardzo dużo takiej jakiejś wzajemnej współpracy, umiejętności wzajemnej współpracy i umiejętności przebywania razem, szanowania siebie nawzajem, czekania na swoją kolej. Bazar, wiadomo, że jest to taki produkt lat 90., kiedy zostały otwarte granice, wtedy pojawiły się pierwsze stragany, to bardzo szybko zaczęło rosnąć i nabierać potężnych rozmiarów. Każdy na ten bazar przychodził i kupował wszystko w ilościach, jakich tylko mógł unieść. Teraz się to troszeczkę zmieniło, ponieważ i czas się zmienia, i sposób, w jaki ludzie chcą nabywać różnego rodzaju produkty. Także bazar też się zmniejsza z roku na rok. Przygotowaliśmy taki performance z dzieciakami, który odbędzie się właśnie w bazarze, czyli w sednie całego szczęścia i nieszczęścia tego miasta, bo z bazaru Łęchnica żyje, ale też bazar koncentruje w sobie wszystkie problemy, czyli kwestie upadającego tego jednak rynku, spotkania się wielu kultur, bo tam są Polacy i Bułgarzy, ale są też Ukraińcy. Są też Czesi, no i są też oczywiście Niemcy, którzy przyjeżdżają po te produkty. Jest więc to taki wielki miks i to wszystko po latach się ułożyło jakoś, ale ułożyło się też kosztem zamiecenia pewnych rzeczy pod dywan. I teraz chcąc nie chcąc, przez to działanie właśnie na rynku, właśnie z klasą, w której są Bułgarzy i Polacy, próbujemy te rzeczy wyciągnąć spod tego dywanu. Nie po to, żeby wywołać agresję, czy żeby wywołać jakąś walkę na ten temat, tylko po to, żeby na nowo dostrzec ich istnienie. Dostrzec tego obcego, który zamieszkał w moim domu i jakoś już się ułożyliśmy. Mam wrażenie, że coś się jednak wydarzyło, że coś innego zobaczyli, że takie proste rzeczy jak właśnie chęć do działania z Saszą, który jest Bułgarem, ale jest też najbardziej rosłym chłopakiem, więc pewne ćwiczenia z nim najlepiej wykonać, że to już nie przeraża. Że on po prostu jest dobrym partnerem, bo jest silny i skoncentrowany, a nie zostaje odrzucony, bo jest obcy. Ten nasz pokaz ma bardzo proste przesłanie, że siła tkwi we wspólnocie. Dużo rzeczy zaowocowało w tym projekcie. Jestem w 100% pewna, że przez te kilka dni, jeżeli chodzi o pracę wychowawczą, to zrealizowałam
tyle, co bym nie zdążyła w szkole przez 2-3, a nawet niektórzy przez całą swoją kadencyjność, jeżeli chodzi o wychowawcę. Ja chciałem dodać, że wielką siłą tego projektu, która wynika z tego, jak go prowadziło i jak nam tłumaczyło o tym, wiedzę o tym projekcie CEO, jest to, że on promuje, może trochę wymusza współpracę między nauczycielem, który pochodzi z tej miejscowości, a mną jako artystą, który przyjeżdża. Brałem udział w wielu takich projektach i często było tak, że ja przyjeżdżałem, nauczyciel odstawiał mi dzieci i znikał sobie na kawkę albo papieroska, a ja pracowałem. Tu było zupełnie inaczej. Pracowaliśmy cały czas razem. Razem budowaliśmy zaufanie do siebie i dzieci do nas. Wspieraliśmy się, to było bardzo ważne i to jest, myślę, wielki sukces tego projektu i przykład, jak trzeba takie rzeczy robić.